Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym pokazać wam, co robiłem przez ostatnie dwa miesiące mojego życia. Od 1 lipca nie mam internetu i to tak dziwnie wyszło, że chwytałem się prawie wszystkich gier, żeby tylko jakoś nie zanudzić się na śmierć. I wtedy akurat nie myślałem całkowicie o Minecrafcie. Gdyż z tego co ostatnio pamiętam była wersja 1.2. W wersji 1.2 przeszedłem na poziomie hard, gdzie nie było to zbyt ciężkie według mnie, chociaż ginąłem niesamowicie dużo razy. I czekałem ciągle na update związane z handlem, z NPC-ami itd. itd. Po tym 1 lipca, gdzie nie miałem internetu, nagle wyszła wersja 1.3. Były bardzo ciekawe rzeczy, tak jak handel, jakieś nowe generowane struktury. No i nagle wyszła opcja 1.4, gdzie nagle w pewnym momencie mój kolega przyszedł do mnie, do biednego chłopaka bez internetu, siedzącego i maniaczącego w tam, nie wiem, New Vegas czy coś w tym stylu, i nagle mówi: słuchaj, jest nowy boss, są ciekawe rzeczy. Powiedziałem: dobra, wiesz co, chłopcze, przynieś mi tego snapshota. Dokładnie to był snapshot 12W36 i na tym snapshocie zacząłem grać na początku na survivalu, testując sobie wersję 1.4, i zauważyłem tam taką ciekawą zależność, że zależnie jaki miałeś poziom, czy easy, czy normal, czy hard, tak respiły się potwory w zbrojach. Więc powiedziałem, że jeśli na easy się respią w letterze, na normalu w ironie, na hardzie w goldzie, to na pewno jakbym zaczął grać na hardkorze, to mógłbym spotkać postacie, które są w diamentach. I tak stwierdziłem, że zacznę grać na hardkorze. I z takim przekonaniem, gdzie już w wersji 1.2 grałem na hardkorze i zginąłem tam dość szybko, postawiłem sobie: zobaczymy, jak daleko mnie zaniesie granie w Minecrafta na hardkorze. I ustaliłem sobie głównych parę celów. Mianowicie pierwszym to było zdobycie na tyle emeraldów, żeby zbudować tą piramidę, którą tam trzeba. Drugim celem to było zabicie Withera i zdobycie gwiazdy Netheru. Trzecim to było zbudowanie tej latarni, beaconu. I czwartym oczywiście zabicie smoka. No i tak od dwóch miesięcy maniacząc, w tym momencie mogę powiedzieć, gdzie jeszcze powiększę sobie okno, bo jest małe. Muszę powiedzieć, że jestem na samym krańcu mojej wyprawy, gdzie przed jeszcze uprawnięciem tego filmika na YouTube wyrzucę filmiki z moimi przygotowaniami do przejścia, do kompletnego przejścia gry, które nagrałem. Są to dwa filmiki. Jeden o tym, jak zbieram surowce typu zboże i jak ekspię całe uzbrojenie. A drugi filmik to będzie, jak już totalnie się przygotowuję, czyli znajduję wejście do endu, handluję z NPC-ami, zdobywam wszystkie surowce, żeby przehandlować z nimi, zdobywam emeraldy i buduję wielką piramidę. I motyw jest taki, że część z was może zadać pytanie, czemu 12W36, a później 12W37, tydzień później, a nie nowsze update'y. I mianowicie już odpowiadam, jak wziąłem 12W36, to był pierwszy snapshot, pograłem na nim tydzień na hardkorze, po czym dostałem od kumpla nowy snapshot, w którym było dodane właśnie te chyba cholerne placki. I chyba tyle. A później wyszły te 38, który właśnie był jakiś totalnie zlipniały, gdzie żadne dźwięki nie działały, nie wiedziałem o co chodzi. I stwierdziłem, że na żadnym nowym snapshocie nie będę majsterkował ani wymyślał coś dziwnego, tylko po prostu przejdę całą grę z zabiciem wszystkich bossów, z moimi celami rozłożonymi, żeby po prostu przejść ją. Ogólnie o tyle miałem dobrze, że sam początek gry, że sam początek gry miałem przy wiosce NPC.
i rzutem 15 metrów mogą spokojnie wejść i się osiedlić i tak przetrwać. Gdzie jak uda mi się przejść, bo ja tego nie wiem do końca, jeśli uda mi się przejść tą grę, to na pewno wrzucę filmik na YouTube'a i dam save'a na Minecraft Forums, żeby mogli sobie wszyscy go wejść, przejrzeć, zobaczyć jak działa. I ogólnie w statystykach mam wygrane, nie wiem właśnie też czemu mam multiplayer join, zawsze jak wchodzę na single mi wchodzi na multiplayer, nie mam żadnego pojęcia o co chodzi, no ale mam przegranych 6 prawie i pół dnia, to jest jak liczyłem przez tych ostatnich 1,5 miesiąca, czy nawet 2 miesiące, 1,5 miesiąca, to wychodziłoby coś koło 3 godzin dziennie. No i właśnie Numbers of Dead Zero, gdzie nie zginęła ani razu, są te takie hardkorowe rzeczy typu, nie wiem, Damage Dealt czy Fishkot, ale to nie wiem, zdążę wyjaśnić, czy nawet w późniejszych filmach, czy w tych przygotowanych, to będzie ładnie pokazane, jak to wyglądało, jak grindowałem moby, jak zabijałem je jednym uderzeniem, cały szwadron szkieletu, wyzdobywałem exp i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o achievementy, wykonałem wszystkie, bo były mi po prostu po drodze, oprócz standardowego Killa Gastmeta Fireball, bo to jest według mnie niemożliwe do wykonania, albo graniczy z cudem. Wiem, że na hardzie jak mogłem sobie zginąć paręnaście razy w netherze, no to mogłem sobie zatykować ten achievement, ale tak na razie nie robiłem. Zostało mi właśnie jeszcze pójść zabić smoka. Ogółem po zebraniu, po chyba jednym tygodniu zbieraniu surowców, jak zabijanie świń, przerabianie mączki kostnej na zboże i tak dalej, i tak dalej. Udało mi się osiągnąć zdecydowaną dużą ilość surowców, żeby móc je przehandlować z NPC-ami i dzięki temu osiągnąłem 23,5 staka emeraldów, dzięki czemu mogłem sobie, a tu jeszcze kurczaki i owce, z których miałem wełnę i nią handlowałem, u górze mam świnki, krówki. No ale ogólnie udało mi się przehandlować, mam to też nagrane na filmiku i to też uploadnę w filmik z przygotowaniem. Udało mi się zbudować całą cholerną wieżę z emeraldów. Zajęło mi to jeden dzień całego samego handlu czystego, a od piątku tydzień temu, nie tydzień temu, tylko 2 tygodnie temu, łowienie ryb chyba od godziny 18 do 10 rano, czy nawet dłużej. Ale jednak udało się pięknie, jestem z tego zadowolony, udało mi się bez żadnych cheatingów, samą działaniem uzbierać wszystkie emeraldy. I jestem z tego bardzo zadowolony. Jedyne co mi pozostało, jak już mam wieżę, to jest zabić Withera. O jeszcze, kurde, cholera. Nie wziąłem sobie, fucking shit. Nie wziąłem sobie Withera z sobą. No ale ogółem udało mi się zdobyć bardzo dużo także diamentów. Zenchantowałem sobie całą zbroję na Protection 4, bo bez tego nawet się nie wybierałem do Netheru i nawet się nie zamierzam wybierać na bitwę z Witherem czy nawet ze Smokiem, gdyż inny rodzaj zbroi po prostu nie zda egzaminu w Netherze, jak wyruszyłem z tą zbroją, w inną, ale z tymi ulepszeniami całkowitymi. Wpadłem do lawy spadając z mostu i przepłynąłem sobie, nie wiem, z 15 metrów w niej, zanim wyszedłem na brzeg i nie zginąłem, więc to jest faktycznie coś, co każda osoba powinna dążyć, wyruszając z Netheru czy bijąc bossów. Tutaj wezmę rzeczy, które mam przygotowane na taką przygodę jak Wither. I miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie piękny dzień, że będzie uwieńczenie, że 2 miesiące moje nie pójdą na darmo. Ogółem na kreatywie, bo tam był też save na kreatywie, siedziałem z kolegą i bardzo często siedzieliśmy, jak czegoś nie wiedzieliśmy, żeby zobaczyć jak to będzie działać, wymyśliliśmy jak zabić Withera, mianowicie to jest nasz projekt, czyli
gruba z obsydianu ściana zalana wodą z czterech stron, która spycha do środka, więc nawet jakby Wither próbował gdzieś się zatrzymać, podlecieć, to go zawsze będzie spychać w dół. I u góry otwór, dzięki któremu będziemy mogli zaszaleć z... No, na jedzonie jest chyba. Dzięki któremu będziemy mogli zaszaleć i zrzucać TNT jak pojebanie. Jestem gotów. Fucking shit, man! O kurwa. Szybko, 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 szybko. Miecz! Blok! Oh yeah. Kurwa! Nie wierzę! Nie wierzę! Rozjebał mi to! Fuck! I'm so dead! I'm so dead! Muszę napierdalać szybko po... Oh fuck, I'm so dead! Nie wierzę! Mogłem wziąć redstone torcha. Ja pierdolę, jestem dupy. Oh shit! A jestem w dupie. Mogłem wziąć sobie redstone torcha. Fuck. O kurde. On to rozwali. Nie przeżyję tego. Dzięki Bogu mam złote jabłka. Szybko! Szybko! Oh fuck it! A mam przerobane, a mam przerobane. Miejmy nadzieję, że on tam jeszcze jest. Oh fuck! Oh fuck. Oh shit! Miejmy nadzieję, że on tam jeszcze jest. Albo i nie. Gin wylaku! Oh fuck! Oh shit! Nie tak to miało wyglądać! Nie tak to miało wyglądać! Nie tak to miało wyglądać! Oh shit. Nie tak to miało wyglądać, ale... Jesus Christ! Oh my god! Shit! Gdyby nie to, że... Rozwali mi tego torcza. Oh my god! Jednak miecz szarty S4 robi swoje. Woo! Yeah! Shit! Ale masakra! Boże, że drogi. Nie spodziewałem się tego, że to tak wyjdzie. Już myślałem, że jest po mnie. O Boże, ale mi się gorąco zrobiło przez chwilę. Jak zobaczyłem, że jak on wywalił mi tego, tego torcza, jakby mi go nie wywalił, no to od razu by było z bani. Sobie tylko spłożył drugiego i spamował. W ogóle totalnie o tym nie pomyślałem, że tak coś może stać. Dzięki Bogu, Wither okazał się wcale nie taki groźny, jak się domyślałem, że jest. Gdzie wystraszyłem się bardzo, ale... Nie jest naprawdę źle. Dzięki Bogu nawet nie wiedziałem, że Golden Gilded Type, bo to jest ten ulepszony z bloków złota, nie z
złotych sztabek, czy tam tych ząbków, daje takie rzeczy jak Resistance i Fire Resistance. Jeszcze Regeneration to wiedziałem, ale nie wiedziałem, że jeszcze to, więc to będzie bardzo piękne i to będzie bardzo przydatne. Mogę się wybrać z tym jabłuszkiem spokojnie na oh, God's sake! Smoka! Potrzebuję teraz szczęka, żeby dokończyć coś pięknego, czyli Nether Star i Beacon, i mogę wyruszać spokojnie do mojego przyjaciela Smoka w Endzie. Och, tak! Na ciebie czekałem! Na survivalu, na hardkorze jesteśmy w stanie zdziałać takie piękne rzeczy. Oh yeah! Gdzie to i tak mi nie pomoże w walce z smokiem, bo jak wszyscy wiemy, albo ta osoba, która nie wie, no to jej powiem. O kurwa, zapomniałem kurwa zrobić wejścia. No i muszę teraz przekopać. Dobra, gdzie mam, jakie mam te kordy? 166 minus 221. No. 166 minus 221. Dobra, już idę, zrobię zamęt otwór. Niech wali do niego. 166 minus 221. Let's go. To 66 minus... O nie, nie w tą mańkę. Minus 2 w 1, tak? Czyli tutaj sobie zrobimy z obsydianu... O, tu? No. Żeby nic mi tutaj nigdy nie wlazło, nie wskoczyło i się nie dostało. O, będzie elegancko. Kupimy w dół. What? No, bym sobie rozwalił. Dzięki Bogu nie jestem na tyle głupi. Oh yeah! Oh yeah, wonderful beacon, wonderful beacon. Snop światła w górę! Up, up and away! Poczekaj, tutaj gdzieś miałem jeszcze emeraldy, moje kochane. What? Awesome. I sobie, ja wiem, że to niewiele da, bo nawet jak sobie dam, wybiorę te ulepszenia i inne duperelstwa, to nic mi to nie da, bo to działa tylko na jakąś odległość. Więc co najwyżej mogę sobie cisnąć... Mam coś jeszcze? Nie, już nic nie mam. Mogę sobie co najwyżej... Oh my god... Dać... Speed, żeby dobiec szybciej do smoka. A szkoda, że można tylko wybrać jedno. No może regeneration. Nie zaszkodzi. Poproszę! Woo! I speed! A, czy jakbym wybrał tylko speed, to bym miał speed na dwójce. To może sobie damy, jeśli już, resistance. A, bo dobra, nie będziemy kombinować. Schowamy to, co mamy schować, czyli emeraldy. Mamy sobie śmieć takie jak... A, kobla tam się chowa. I wyruszymy sobie pomalutku w stronę Endu. I miejmy nadzieję, że zakończy się to bardzo pięknie i szczęśliwie. Co muszę jeszcze zostawić, bo jest mi niepotrzebne. Muszę wziąć 3 oczy Endera. Muszę schować dirt, cobblestone, TNT. To sobie mogę wziąć, to sobie schowam, to wezmę i takim oto zestawem mogę lecieć. Jeszcze się prześpię może.
bo już się robi późno, czy jest już nawet noc, nie będę w nocy biegł. Let's go. I bardzo mi się podoba, jestem w stanie przejść za chwilę grę. Up we go! Biegniemy. Do endu. Gdzieś chyba w tym kierunku. Mi się zdaje. O! Już mi zeszły... tam. Już mi zeszły buffy, więc to jest tylko na bardzo bliski teren. Nie mam co nawet marzyć, żeby sobie spokojnie bić smoka z buffami. Więc co najwyżej mogę sobie pomyśleć o tym, że jak w przyszłości bym chciał bić kolejnego Withera, to mogę sobie pyknąć buffa przed walką z nim. Zasadniczo nie wiem jeszcze po co jest ta... ta piramida, czy kiedyś ktoś coś wymyśli, żeby ona faktycznie dawała jakieś dobre buffy, że na cały obszar, a nie tylko na jakieś pierwsze 100 metrów dawała buffy, no to można było się wtedy wybrać zdecydowanie dalej i mieć profit, po prostu profit. Faktycznie teraz będzie kawał drogi, żeby dobiec do tego endu. Wziąłem sobie oczy, wziąłem. Ale sądzę, że podołam. A nie zapomnę, jak pierwszy raz biłem smoka na hardzie w wersji 1.2, użyłem dokładnie tyle samo oczu Endera, żeby znaleźć Stronghold, czyli to było, nie wiem, coś koło 3, 4, 5. I wtedy o tyle byłem inteligentny, że poszłem z jakimś lipnym łukiem na smoka i z tylko jednym stakiem strzał, gdzie ten stak mi szybko poleciał i musiałem siedzieć w części endu, gdzie rozwalony miałem te takie dziadostwa, które leczyły tego smoka. I nie mogły go właśnie leczyć w tym obrębie. I siedziałem tam, czekałem za smoka i biłem go mieczem, jak tylko podlatywał. Gdzie w tym momencie, już znając pomyłkę z przeszłości, gdzie wtedy nie miałem pierwsze strzały i strasznie męczyłem, żeby zdobyć strzały, bo bądźmy szczerzy, super ekstra wojowniku graczem wtedy nie byłem. Tak, przy tym hardkorze zrobiłem sobie farmę XP z zombiaków i szkieletów, gdzie jak zrobiłem szkieletów po zabiciu ich tam po 25 minutach zabijania ich po osiągnięciu 30 poziomu expa, nagle miałem niesamowicie dużo strzał, niesamowicie dużo kości, niesamowicie dużo łuków, gdzie mogłem sobie później wybrać, upgrade'ować je, poenchantować. Cudy nie widzę, normalnie można było wtedy szaleć. Szczerze, nie mam zielonego pojęcia, czy jestem pierwszym, który przychodzi grę na hardkorze i pierwszym, który przychodzi grę na hardkorze w tym najnowszym snapshocie i pokonuje Withera na najnowszym snapshocie w hardkorze i robi piramidę i smoka, ale nawet jeśli nie będę, to i tak dla samego mnie jest to ogromne wyzwanie. Przynajmniej wiem, że stać mnie na to i Mojang mógł zrobić coś, co jest do przejścia. Gdzie hardcore nie jest taki straszny, jak go malują.
Okej. Okay. Wielki finał. Wielki finał Ligi Mistrzów. I za chwilę spróbujemy naszych sił. Dalej, smoku. Show me what you got. Let's go. Oh fuck, zapomniałem kobla. I'm so fucked. Zapomniałem kobla. Okej, okay. Up. Dobra. Trzeba przekopać najpierw tam do góry. Shit, wiedziałem, że czegoś zapomnę. Zapomniałem kobla, żeby się przekopać do góry. Ja... Zamiast mi tutaj smok wleci i będę miał dość nieciekawie. Oh my god. Oh my god. A już byłem pewny, że wszystko wziąłem. Niu. Wybrniemy z sytuacji awaryjnej numer 2. Wybrnęliśmy z walki z Witerem. Wybrniemy i teraz. Tylko jak mi tutaj smok wleci, nie wleci mi. I'm so epic, epic! Okej, widzę smoka. Tylko nie przejmujmy się smokiem, znajdziemy sobie jakąś miejscówę. O kurde, on leci na mnie! Come on! Wszystkich pyknął, nice. Go away. Trzeba się pozbyć najpierw tego shooterstwa. Sharpshooter! Nie lubię cię. Bardzo cię lubię. Czemu ty nie chcesz ginąć? O, stwór! Why won't you die? Stupid noob. Alright. Nie patrz im w oczy, nie patrz im w oczy. Shit. Fuck. Dobra, dobra. Jeszcze jest ich trochę, jeszcze jest ich trochę. Jeszcze mamy... Trochę. O, pięknie! Jak Hitman! Jak Hitman! GTFO! Okej. Oh yeah! Jesus Christus! Ale rozwaliłem go trochę. Jest okej. Tu nie ma dziury, to się po prostu nie wczytało. Alright, it's good, it's nice. Okej. W ogóle nie wiem, gdzie to jest. I co to jest, jak daleko to jest. Ale on się tutaj zaczyna leczyć, mi się to nie podoba. Dlatego mi się to nie... No, przynajmniej tyle wiem. Christ! No Jesus! O, jakbyś mnie zrzucił, to mi się... What the fuck? Gdzie to jest? O. Ahaha, lol, noob. Dobra, czy mi się zdaje, że tego tak nie ubije? Trzeba trochę... T
techniki. Tu, 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 tu. Fuck! Oh! Bo... Dobra, próbujemy jeszcze raz. Tu, 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 tu. Szybko, kamerka. A, dobra, dupa. Nie uda mi się trafić tego. Trzeba się po prostu z tego, od tego trzymać z dala. BAM! Right in the pooper. Trzymam się tam z daleka. Tam on sobie będzie chodził. Będzie źle. BANG! Ech bang bang! Ech bang bang! Ech bang bang! Everybody hates you! Oh shit! Noob! Co za noob! Co za noob! Shit! Nie widzę nic! Co za noob! Co mi bije? Little bitch! You little bitch! Fuck! Och! Cholera! Trenowałem w Battlefield 3! Yeah! Oh, lol! Co za mały motherfucker. Muszę mu to rozwalić. Jak nic. Bo inaczej... Fuck! Inaczej nie wygram. Shit! Oh fuck! Byłoby po mnie. Alright, trzeba podjeść. Nic, nie wygram z nim. Nie wygram, jeśli... Nie wygram, jeśli... Nie zniszczę mu tego. Teraz kwestia jest, żeby to zniszczyć. Fuck! Jezus Maria! Shit! Tak się ze smokiem ostatnio nie męczyłem. Come on me! Gdzie jest, tam jest jego ten... Gdzie jest... Nic. A, tutaj było. Muszę tutaj polecieć i się zabunkrować, żeby mnie nie zrzucił. Który? Come at me, bro! Shit! Mam bardzo piękną regenerację, teraz mogę to nie zostać. Ze snajpie to? Się wydaje niemożliwe. Wiem, co zrobię. Nie, Boże, to jest... Obym to przeżył. Shit!
możemy pogadać o Ender Dragonie. Alright, come on. Come at me, bro. Leci! Strzały mi się nie kończą. Infinity! Yeah! Bardzo piękne. Na smoka idealnie. No i panie i panowie, lada chwila, lada moment, jestem w stanie i za moment przejdę Minecrafta na hardcore. Jesus Christ, jak on lata! Bardzo pięknie! Leć do mnie! Pięknie! Again! Bardzo nie lubię chyba te endermeni. No, no, come on! No! Come on! Jestem już tak blisko. Tak blisko przejścia Minecrafta na hardcore. Po tylu niepowodzeniach, po tylu problemach. Daj się w końcu zabić! W ogniu! Chamie piekielne! I tyle zmagań. Przecież jakbym teraz spadł z endu, albo bym zginął przy walce z Witherem, to chyba bym się załamał. Po tylu miesiącach, nagle porażka, chyba bym normalnie bił głową w ścianę. Ale się udało z Witherem, pomimo że wielkie było problemy. I teraz smokiem, pomimo że o mało nie wypadłem poza end, nie mam zielonego nawet pojęcia, co by się wtedy stało. No! Jeszcze tylko jakieś 5 strzałów i... Raz... Nie dostał w ogon. Shit. Się zbiera do tego lotu. Oh yeah! Sharpshooter. Prawdopodobnie Jeb nie zrobił żadnego achievementu od przejścia gry, stworzenie piramidy i zabicie Withera na hardkorze, ale jeśli będzie to taka możliwość, że będę pierwszym, który tego dokonał, to ja poproszę o swojego cape'a hardkorowego. I złoty strzał. Nie, jeszcze go nie zabiję chyba, no. Jeszcze raz. You're mine! Woohoo! You're so dead! You're so dead! Na hardkorze! I teraz sobie pozbieram swój zasłużony exp, zabiorę swoją zasłużone jajo i walnę w ramki w domku. I...
No i cóż, zabiorę trochę endstone'u do siebie jeszcze. Gdzie jest jajeczko? Gdzie jest jajeczko? Tu jest jajeczko. Jakby ktoś nie wiedział, jajko się ogółem zabiera w taki sposób. Już nie działa? O fuck. Nie wierzę. Naprawili? Nie. Nie wierzę! Naprawili! Why would you do this? Why would you do this, Jeb? Why would you do this? I can't get my eye. Why would you do this, Jeb? I want my eye. Nie wierzę. Jak przychodziłem jeszcze w wersji 1.2, to mogłem sobie spokojnie zabrać to jajko. Spokojnie mogłem je zabrać. Teraz mi się gdzieś wyteleportowało, że nawet nie mam żadnego pojęcia, gdzie ono jest. To jest straszne. Ej. Tyle zmagań, nie można mieć nawet prize'a za przejście gry? Oh my god. Oh my god. Nie mam nawet jaja. Nawet gdzie się wywaliło, że nie wiem, gdzie ono jest. To już... Oh shit. Toż to jest straszne. O, tam jest. Oh, you little bastard. Dobra, teraz jest pytanie, jak wziąć to jajo? Bo kiedyś faktycznie działało to w taki sposób, że można było spokojnie sobie zacząć bić tu, a później przekierowywałeś rękę na jajo i biłeś jajo, aż padało. Ale widzę, że coś zmienili. Coś bardzo zmienili. Nie podoba mi się to, co zmienili, bo w tym momencie nie mogę wziąć jajka. Oh shit. Nie wiem, czemu to tak zrobiliście, ale bardzo mi się to nie podoba. Czuję się smutny i oszukany, że pomimo, że przeszłem grę na hardkorze, do ciebie, to... nie mogę dalej na tym save'ie operować, bo co będę miał z tego, skoro nawet nie mam własnego jajka. No bo gdzie to jajko jest? Gdzie się wyteleportowało? O, tam się wyteleportowało. Jak nawet nie mogę go zabić, zniszczyć, otrzymać. Hej, czy ja nie wbiłem właśnie strzały? Straszne. Dobra, to było na tyle. Przeszedłem grę na hardkorze. Mam nadzieję, że będą jakieś napisy specjalne, żeby dla graczy na hardcore, ale coś mi się nie wydaje, będzie po prostu zwykłe, standardowe napisy.
ale mam nadzieję, że w końcu jakoś skończona gra, mam nadzieję, że to będzie jakoś zrobione. O, jeszcze jeden. Chciałem zobaczyć tylko, czy mam achievement. The end. Achievements. Mam the end. Nie mam. Nie mam locate the end. Dziwne. Nie zrobił mi się achievement! What the fuck? Nie wiem, że nie mam jajka. To jeszcze nie zrobił mu się achievement. I am very sad, to ja 2 miesiące nalifiłem tylko po to. This is what I get? Alright, przynajmniej mam jakiś dowód, że przeszłem to. Mam nadzieję, że Jeb zmieni w końcu to na jakąś normalną możliwość zdobycia jajka, tak jak wcześniej, gdzie się to dało, bez żadnych jakichś wielkich środków. I doda może jakieś dodatkowe, nowe zakończenie dla ludzi, którzy to skończyli na hardkorze, łącznie z zabiciem Mitera, bo to sądzę, że to powinien być jakiś achievement. I z otrzymaniem, Boże, tam płonie Enderman, nice. I łącznie z jakąś może, nie, nagrodą, I don't give a fuck. I don't know. Dzięki. Przeszedłem Minecraft na hardkorze. I nawet nie dostałem achievement za end. LOL. I są zwykłe napisy. No ale jak chcecie, możecie sobie podziwiać. Ci, którzy nie widzieli, chociaż sądzę, że wszyscy grający w Minecrafta widzieli, jak się kończy. I nie sądzę, aby tu było jakiejś jeszcze większej zmiany, pomimo tego, że to jest wersja hardcore. A szkoda. Według mnie podstawowe rzeczy, które powinny być zrobione, jest to możliwość otrzymania jaja, gdzie faktycznie w wersji 1.2, tak jak mówiłem, bijąc w ziemię i później przesuwając celownik na jajko, można było je zbić i sobie wziąć do siebie. Kto wie, może w przyszłości faktycznie będzie to jajo do czegoś potrzebne, do przyszłego update, nie wiem, 1.4.1.5, nie wiem, ale przynajmniej ci gracze, którzy by już przeszli grę, mieliby świadomość tego, że oni mogą sobie wziąć to jajo i coś z nim zrobić. Natomiast w tym momencie jest wielka niewiadoma, jak znowu otrzymać to jajo. Drugą rzeczą, dobrze by było, gdyby faktycznie była możliwość otrzymania jakiegoś achievementu za to i ending credits byłby inny niż standardowo one są. To by było faktycznie dobrym rozwiązaniem. No ale zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Miejmy nadzieję, że jestem jedyną osobą, która przeszła na hardkorze smoka, Withera, zbudowała piramidę i zbudowała beacon, ale nie wiem do końca, bo nie mam internetu, nie mam w stanie jak sprawdzić. Jutro będę miał internet, dzisiaj jest 22.10.2012, jutro 23 będę miał internet, no to wtedy faktycznie będę mógł sprawdzić, czy ktoś mnie już pokonał, czy nie. Jeśli nie, no to wtedy ta data i ten oto gameplay wplasuje się do miana klasyki i legendy. No i wtedy będziemy mogli sobie pomyśleć o tym, że więcej osób zobaczy go wyciągnie może Jeb bądź Mojang jakieś wnioski, żeby wprowadzić dodatkowe achievementy, jakieś, nie wiem, może hardkorowe zakończenie, coś, jakieś do odblokowania, coś ciekawego, jakiś reward. No i możliwość otrzymania tego jajka na przyszłość. Miejmy nadzieję, że się uda i jestem szczęśliwej myśli. Zobaczymy teraz sobie tylko tyle, że wrócę, zobaczymy, gdzie mnie wyrzuci, bo już nie pamiętam, gdzie mnie wyrzucał, chyba na standardowym spocie respienia się, czyli tam, gdzie byłem przed tymi przed tą wioską NPC. No i jutro uploadnę na YouTube'a na sobie konto 5 MVK5 i
Coś miałem mówić. A tak, i także wrzucę posta na Minecraft Forums, dając link z filmikiem na YouTubie i save'em spakowanym, gdzie mój save spakowany jeszcze wczoraj ważył 90. Nie, nie rozpakowany, ważył 99 mega. Równe, bo sobie tak sprawdzałem zawsze ile waży, więc spakujemy go i uploadnę na jakiś samego save'a, uploadnę na jakiś serwis typu Rapidshare albo gdzieś, gdzie to będzie darmowe, jak Mediafire, żeby każdy sobie mógł ściągnąć, przejrzeć save'a i zobaczyć jak on wygląda. I gdzie chodziłem, gdzie zwiedziłem, co znalazłem i tak dalej, gdzie bym mógł podążać moimi śladami i sprawdzić całkowicie moje statystyki, bloki, jakie wydobyłem i tak dalej, jak na przykład ktoś nie wie, jak robić farmy XP, to będzie miał bardzo piękną, przejrzystą możliwość zobaczenia się, zobaczenia, jak to jest zbudowane i wdrożenie tego w przyszłości, na przykład w ich grę multiplayer albo na single, co im to bardzo dużo pomoże. Jeśli chodzi o na przykład, bo pewnie dużo osób zwróci uwagę, jak tam miałem bardzo dużo wydobytego barwnika czarnego ze squidów. Motyw jest taki, że to liczy wszystkie istniejące barwniki, czyli te z kwiatów i łącznie z mączką kostną, więc faktycznie mączki kostnej miałem od groma i tam jak będę wrzucał preparation vid, Minecraft Hardcore, Pyramid, Wither, Beacon i The End, tam jest pokazane, jak wyglądało moje ekspienie, jak szybko potrafiłem w ciągu 25 minut, jak dużo otrzymać kości. To było około 3-4 staki. I każda z osób będzie po prostu, która obejrzy, to będzie mogła sobie wymyślić swój własny motyw na to w każdym grze multiplayer czy single player. Jeśli masz spawner zombiaków, no to faktycznie nie będzie ci brakować jedzenia i to jest bardzo dobry start w graniu na hardkorze czy na przykład na multiplayerze, na serwerach hard, albo na frakcjach, albo na hardkorze na multiplayerze. Natomiast jeśli ma się spawner szkieletów znaleziony i się zrobi z niego farmę expa, no to ma się wtedy bardzo dużo kości, mączki kostnej, łuków i strzałów, wtedy można głównie z łukami latać, wszystko zabijać z łuków, no i enchantować je oraz przy użyciu mączki robić bardzo dużo witu i chleba. Coś jeszcze, co bym chciał dodać od siebie? Zasadniczo nie. Już się tutaj wystarczająco nagadałem i sądzę, że to było na tyle. To jest cały mój potok słowny, gdzie jak mówię, to już wiem, że ja ten filmik zrenderuję i możliwe, że ocenzuruję wszystkie jakieś przekleństwa, coś w tym stylu, oraz dodam napisy po angielsku u spodu, żeby ktoś, kto jest, nie wiem, z drugiego końca świata, nagle wejdzie na ten film, będzie zainteresowany i powie: What is this gibberishing? Is this Turkish? Or is it Rakish? Or is it, what is this language? This is a weird language. I don't understand this. This video is stupid. I shall report it and flame it and troll it and close the web browser. Więc lepiej nie chcę, żeby takie rzeczy wyszły. Więc na pewno napisy po angielsku będą. I faktem, nie wiem, w miejsce teraz odtąd sądzę, że prawdopodobnie puszczę, że po skończonej całym moim słowotoku i wielkiej pseudointeligencji, sądzę,
że w tym momencie puszczę utwór z anime Spice and Wolf, jest to The Wolf Whistling Song, czy jakoś tak on to szedł, bo jest dość przyjemny, miły i no i chyba jestem na tyle zadowolony z tego osiągnięcia, które ukończyłem w swoim życiu, gdzie szczerze żaden z moich znajomych nie przeszedł Minecrafta na żadnym poziomie trudności, że chyba mi się to zacznie podobać i puszczę ten utwór. Jak nie teraz pod koniec, to po prostu w tle. Dzięki. Przejść Minecrafta na hardkorze. Wyteleportowało mnie do domu. Teleportowało mnie do domu. Włączył mi się speed i regeneration. Szybko. Nie mam niestety mojego ukochanego jaja i chyba nawet nie mam achievementu. Nie szkodzi! Ja i tak. Nie wiem czemu się nie włączył achievement, nie obchodzi mnie to, coś się zrobiło, I don't give up. Dobra, dzięki bardzo wielkie za bycie ze mną, za oglądanie tego filmiku. Ja odkładam Minecrafta na półkę i czekam na następne update'y. Pozdrawiam cały Mojang Team, pozdrawiam Nocha, Jeba, C418.
awesome workmate i wszystkich, całą pozostałą resztę. Wszystkich let's playerów, wszystkich graczy, wszystkich fanów. Jesteście wydawcy. Na razie.